że jest za eutanazją i in vitro dofinansowywanym z budżetu państwa. Ma jasno sprecyzowane poglądy w kwestii związków partnerskich i świadomego macierzyństwa. Krytykuje ciążącą na kobietach presję związaną z posiadaniem dzieci. Maria Czubaszek, znana felietonistka i pisarka, nie boi się poruszać tematów tabu. Obala mity, łamie stereotypy, opowiada się przeciwko wszelkiej hipokryzji. Otwarcie mówi to, co myśli, także w sprawach osobistych. Ogromne emocje i lawinę komentarzy wywołało jej szczere oświadczenie, że nigdy nie chciała być matką, a więzy rodzinne są przereklamowane. Internet rozgrzała do czerwoności jej publiczna deklaracja, że dokonała dwóch aborcji i nie widzi w tym niczego złego, bo rodzić powinny się tylko dzieci chciane i kochane. W odpowiedzi usłyszała, że jest zimną suką. Jej riposta była natychmiastowa. Maria Czubaszek stwierdziła, że woli być zimną suką niż matką Polką. Internautów podzieliły także jej wypowiedzi, w których opowiedziała się za adopcją dzieci przez pary homoseksualne. Jej wyraziste, wzbudzające silne emocje poglądy komentowane są na forach internetowych, w tabloidach i w poważnych programach publicystycznych. Program Tomasz Lis na żywo z udziałem Marii Czubaszek obejrzało ponad 4,5 miliona widzów. Dziś w Pytaniu na śniadanie Maria Czubaszek w szczerej rozmowie z Marzeną Rogalską. I oto ona, Maria Czubaszek. Witam Pani Mario. Kobieta kochana, uwielbiana, ale także wzbudzająca przez ostatni czas mnóstwo emocji. Tak, nie sądziłam, że aż tyle emocji w moim wieku jestem w stanie wywołać. W XXI wieku? Tak, w XXI i w moim słusznym wieku. Ja stale powtarzam, jedyne co mam słuszne to wiek oczywiście. Ale poglądy czasem też i domyślam się, o co chodzi, bo to właśnie ja nie sądziłam, że aż taka burza będzie. Ktoś mi powiedział, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, więc siała baba wiatr, nie wiedziała, jak to zostanie przyjęte okropnie. No teraz już wiem, że burza się porobiła. No jak się właśnie pani czuje, kiedy takie burze są nad pani głową? Pani Mario, ja tak różne określenia na temat naszego kraju słyszałam, że kraj wieśniaków, kraj buraka i tak dalej, i tak mi dalej. Mi się wydaje, ja najbardziej mi tutaj pasuje hipokryzja, bo ja naprawdę... No to czy w kraju hipokryzji warto być szczerym, tak jak pani jest szczera? Pani, tak mi się powiedziało szczerze, bo staram się być szczera i powiedziałam prawdę, z czego się nie wycofuję i podtrzymuję to. To znaczy ja, bo kiedy czytam, przedwczoraj przeczytałam w jednym z tabloidów, muszę powiedzieć ze zdziwieniem, bo już nawet nie z przerażeniem. Kiedy dziennikarz Super Expressu, nie wiem, pan Leszek Miller, ale nie to nie ten pan Miller, tak, polityk, że napisał, że ja, że nie przebiję nawet pani Senyszyn, bo powiedziałam, że właśnie, że z wielką radością dokonałam aborcji i że nienawidzę dzieci. Więc ja oczywiście nie mówiłam tak i nie wiem, czy warto prostować. Nigdy nie powiedziałam, że nienawidzę dzieci. Jeżeli ktoś mówi, że nie ciągnie go do dzieci, to nie jest to samo, że nie to jest nienawidzi. To, same z to nie nienawiścią. Jest to samo. Ta aborcja natomiast jest... najważniejsze, ja powiem, że ja uważam i będę się tego trzymała do końca swojego życia, więc już niedługo pewnie, ale się trzymam, pani że, Mario, że, nie każda, że nie każda kobieta musi być matką, a powiem więcej, nie każda kobieta powinna być matką. Bo kiedy ja czytam o przypadkach, że urodziła dziecko, potem wsadziła je do szafy, do walizki, tam czekała się udusić, czy w reklamówce gdzieś, to muszę powiedzieć, że to mnie przeraża. W programie, który tu był chyba fragment, byłam w poniedziałek u pana Lisa, gdzie pan Bolesław Piecha, poseł z zawodu lekarz, ginekolog zresztą, kiedy ja powiedziałam właśnie o tym, że moim zdaniem jedno jest złe i drugie jest złe, ale że mniejszym złem jest usunięcie ciąży na samym początku niż potem, kiedy już jest dziecko i to już jest człowiek i to jest bardzo poważna sprawa, zabić je czy gdzieś właśnie udusić i tak dalej, ale pani... to wtedy usłyszałam, że dzieciobójstwo zawsze było, jest i będzie i nie ma o czym mówić. I muszę powiedzieć, że to mnie przeraża. Coś takiego, bo właśnie tego typu. Pani Mario, ja muszę pani powiedzieć, że rozmawiałam z takimi kobietami, które mi powiedziały twarzą w twarz, okropnie jest być córką rodzica, który tak naprawdę cię nie chciał i ale który tak, zmuszał się do miłości. Teraz ten film, znaczy nie wiem, chyba jeszcze jest. Porozmawiajmy o Kevinie, tak. Wstrząsający, ale tym stwierdzeniem chciałabym ten wątek aborcji zakończyć, bo on jest takim ulubionym wątkiem polityków, prawda? Zauważyła pani, że kiedy chcą coś ugrać, wygrać, załatwić, to wtedy ta aborcja wychodzi na plan pierwszy. Nie jestem do końca
przekonana, że wszyscy są absolutnie o tym przekonani. Natomiast to jest tak zwana poprawność polityczna i w związku z tym tak się mówi. Natomiast jeszcze raz tylko powiem, już po raz ostatni, bo rozmowa na ten temat jest ostatnia. Naprawdę, więcej nie chcę mówić, że jestem bardzo za tym, żeby kobiety rodziły dzieci, ale chcę, żeby to były dzieci chciane i kochane, a więc szczęśliwe. I tylko takie dzieci moim zdaniem mają sens. Dziecko to jest poważna sprawa. Ja mam niepoważny stosunek i do siebie, i do życia i na pewno na matkę bym się nie nadawała. Pani Mario, a mnie interesuje bardziej ten wątek eutanazji. Czy naprawdę byłaby pani tak odważna i skłonna odebrać sobie życie? Tego nawet zazdrości pani mąż. Ale oczywiście, w momencie, tak, tak. On mi bardzo tego zazdrości, chociaż jest większym pesymistą niż ja. Ja mówię, że ja jestem pogodną pesymistką. Bo co najlepszy dowód, że pogodni żyją dłużej, przecież żyję dłużej od pani. I od wielu ludzi żyje dłużej, to dzięki temu, że jestem pogodna. Pomimo nałogu. Pomimo nałogu, który zabija oczywiście, tak. Ale teraz mamy przykład, muszę powiedzieć, że no, uwielbiałam i uwielbiam panią Szymborską i muszę powiedzieć, że to taki jak pokazywali często ją z papierosem. No wczoraj kiedy też nawet wspomnienia. Wczoraj pan Rusinek powiedział, tak. Że teraz chyba w niebie słucha swojej ukochanej Eli Fitzgerald. Pewnie paląc papierosa i pijąc kawę. To są dwie używki, które ja akurat uwielbiam, naprawdę ja się w ogóle nie porównuję z panią Szymborską, ale muszę powiedzieć, że to jest dodatkowy, nie ukrywam, że jeszcze bardziej za to ją kocham i mam nadzieję, że może troszeczkę to jak gdyby złagodzi ten atak na wszystkich palących. Tak, tak. Ale wracając do tej eutanazji. Fajni ludzie. Tak, ja po prostu uważam, że życie, zresztą też pani Szymborska to mówiła, życie czasem bywa znośne i wtedy jest fajnie. Natomiast kiedy życie staje się nieznośne, a dla mnie nieznośnym, by było właśnie, gdybym ja była zupełnie niesprawna fizycznie, gdybym była zdana tylko na nie wiem, na opiekunkę, na kogoś. Gdyby straciła pani swoją niezależność. Tak, po prostu moim zdaniem takie życie nie ma sensu. Dla mnie. Ja rozumiem, są ludzie, którzy trzymają się kurczowo życia i ja tak jak nikogo nie namawiam do aborcji, tak samo nikogo nie namawiam do tego, żeby w momencie, kiedy poczuje się, że już to życie po prostu go przestaje bawić, bo ja uważam, że życie powinno troszkę bawić. Ale teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że pani mąż chce panią, czy sprawną, czy niesprawną i prosi, nie, nie odchodź. Wie pani, to w pierwszym momencie tak, natomiast ja wiem, bo byłam kiedyś w moim długim życiu, spotkałam się z takimi historiami, gdzie najpierw tak było, gdzie mąż błagał, a kiedy ta sprawa się ciągnęła 10 lat, to on wprawdzie nadal kochał tę żonę, ale widziałam, co to było dla niego, to po prostu koszmar, koszmar. I ona, ponieważ umysł jej działał sprawnie, ona też ją to straszliwie męczyła i ona błagała. Pozwól mi odejść. Tak, pozwól odejść, bo widziała ile dla niego i że w pewnym momencie no, człowiek traci jak gdyby, no nie wiem, no chęć do życia i wydaje mi się znowu, że powinien mieć prawo do tego, nie to, że każdy człowiek niesprawny ma być właśnie poddawany eutanazji. Absolutnie nie. Natomiast jeżeli są, ludzie mają różne podejście do życia, dla kogoś jest byle żyć, prawda? I są tacy, którzy się cieszą, że kwiatek rośnie, że zobaczy, że motylek lata. Mnie to cieszy, ale nie jest to dla mnie powód, żeby żyć dla tego powodu. Nie. Gdybym była, i właśnie to też jeszcze... I chce pani, żeby to uszanować. Nawiążę, jak na przykład słyszałam, że parę osób mnie spytało niedawno, pan taksówkarz, a kto pani poda na starość szklankę herbaty. O, to ja jest moje znienawidzone pytanie. Ja zawsze mówię, pomijając, że akurat herbaty nie cierpię i nie piję, tylko piję kawę, ale mówię, teraz są takie baniaczki z wodą, można sobie kupić. Natomiast gdybym rzeczywiście sama nie mogła sobie nalać tej szklanki wody, no to wtedy wydaje mi się, że moje życie dla mnie osobiście nie byłoby ważne i tak jak raczej chyba ale... nie jestem egoistką, pani powiedziała, gdyby na przykład Karolak, czyli mój mąż, stary, nie mylić z Tomaszem Karolakiem, tylko z sędziwym jazzmenem Wojciechem Karolakiem i gdyby on na przykład chciał, bo on się panicznie boi śmierci, przeciwieństwie do mnie. To jest podstawowy lęk każdego człowieka. No właśnie, a ja się bardziej boję naprawdę i to też wiele ludzi ma, ja się bardziej boję jakiegoś straszliwego kalectwa, jakiejś niesprawności, jeśli idzie o mnie. No ale co gdyby ten Karolak prosił? To by, najpierw by to była dla niego tragedia, ale podejrzewam, powiem uczciwie, żeby w pewnym momencie odetchnął. Gdyby codziennie miał, przepraszam, pampersy mi zmieniać i podawać mi bez przerwy szklankę wody, to ja myślę, że każdy człowiek, bo to mogłoby trwać długo, to różnie takie stany trwają,
to ja myślę, i potrafią że on tak podzielić na koniec rodzinę. Sam by nie miał tego odwagi, natomiast myślę, że gdzieś tam podświadomie chyba by w pewnym momencie odetchnął z ulgą. To jest normalne. Ja w ogóle nie mogę patrzeć na cierpienia ludzi i rozumiem, miałam nawet w rodzinie osobę, która błagała, żeby umrzeć, błagała, ponieważ z nią miałam najbliższy kontakt, to była moja babcia, którą szalenie kochałam. I dla mnie to byłoby bardziej humanitarne, żeby ona błagała, ona mnie prawie po rękach całowała, mówi, słuchaj, ty jedna możesz to zrozumieć, zrób coś, ja już nie chcę tak cierpieć takiego. Wiedziała, że nie ma ratunku w sytuacji, kiedy już nie ma ratunku, kiedy straszne cierpienie dochodzi, kiedy się tylko leży i właściwie już te proszki przestają działać. No jest znam okropne. Mnóstwo takich historii. Pani Mario, czy po tym wszystkim powiedziała pani teraz prosto w oczy mnie, że jest pani ostatni raz w tej sprawie i tego zamieszania już nie chce pani komentować, nie chcę, tak. ale zdenerwowało panią to na tyle, że chciałaby pani powiedzieć, bardzo proszę z szacunkiem, ale odczepić się już ode mnie? Nie, tego nie powiedziałam. Przecież teraz zwłaszcza przy okazji tej ustawy, no. Akta, tyle się mówi o wolności. Ja uważam, tak jak ja miałam, jako wolny człowiek miałam prawo powiedzieć, tak jak uważam, tak samo ja nie odbieram prawa tym ludziom, którzy mają zupełnie inne zdanie, mają prawo mieć takie zdanie, wolno im mieć. Ja tylko proszę, żeby nie było tyle agresji straszliwej i dodatkowo przekręcania moich wypowiedzi, dodawania, że ja nienawidzę dzieci. Lubię dzieci, niech będą. Ja uważam, i z pewnością dziecko... tych dzieci nie traktuje Maria Czubaszek jak ZUS-u, który na starość poda tak, szklankę żeby, nie, herbaty. Bo jeżeli tak. ktoś po to ma dziecko, żeby sobie zapewnić starość, pomijając, że się może na tym straszliwie przejechać bo w tej chwili to już takie nie historie ma tych też znamy, tak. wielopokoleniowych domów. I na ogół te dzieci są, potem mają swoje dzieci, są tak zabiegane i często oddają tych rodziców do domu starców, czy w ogóle nie mają czasu się nimi zająć. Więc na to bym nie liczyła. Ale nawet gdyby to z tego powodu mieć dziecko, żeby sobie zapewnić starość, znaczy, że nie kocha się dzieci, tylko się myśli o sobie. I jest to bardzo egoistyczne. Ja trochę się skłaniam właśnie. Traktowanie dzieci jak ZUS-u niekoniecznie też jest w moim typie. Bardzo dziękuję pani dziękuję Mario za to bardzo. Spotkanie. Dobrego weekendu, dobrego dnia. Dziękuję strasznie bardzo. Się cieszę, że to właśnie do nas pani przyszła. Po raz teraz... ostatni w tej sprawie, naprawdę, to już mówię. Dziękuję bardzo. Ja to przyjęłam na klatkę do wiadomości. W czwartek najbliższy, proszę Państwa, prawie już za tydzień Maria Czubaszek na śniadanie w pytaniu na śniadanie, oczywiście w dwójce. O proteczkach. Lżejszy temat będzie.